Siema ekipa, siema byki. Jak tam? Co ty z Kaskiem, śpisz? No śpię, 2 tygodnie już spał z nami. A czemu spisujem naszego busa? A nie wiem. To ja by było prywatnie moje, to ja by na przykład nie pozwolił, pan nie może tu być. No oczywiście, że tak, no my to rozumiemy, nie ma problemu. A tak? Siema. Gotowy na enduro? Jak? Gotowy na wypróbowanie? Gotowy. Kajosa 80? Idę powsprzątać. Dobra, bierz, wyciągaj grilla. Kuba, mam prezent dla ciebie. Jak nie jaki, tylko z jakiej okazji lepiej się zapytaj. Z dnia dziecka? Tak, z dnia dziecka. Słuchaj. To jest dla ciebie prezent ode mnie. Dobra, ja już idę. Ten. Co tam dostałeś? O, fajnie, gdzie to dostałeś? Jak? Brawo, fajne! Zadowolony? Pokaż w ogóle, co to jest. Ochraniacze na nogi. Tytany. Foxa. Słuchajcie, nie mogę. Teraz to czekaj. Będą bafować? No, tylko one wchodzą w buty. Będzie ciasno. Co? W buty? W buty, tak. Tak jak moje ortezy. Trzeba górę poluźnić, wiesz? To najwyżej trzeba będzie kupić nowe buty. No tak, ale wiesz, bezpieczeństwo przede wszystkim, prawda? No. Co, mama zadowolony? Mama się ucieszy, jak usłyszy, że nowe buty. Wiesz co, od razu sobie do torby to przełóż, te ochraniacze. Karton zostaw. Karton to trzeba posprzątać. Fajnie się będzie. Dobra, spakujemy się, nie ma czasu, bo już chłopaki czekają. A jacy? No. La maleta? No. Nie! Kuba lubi chłopaków z naszej ekipy strasznie. Już nie możemy się doczekać jazdy. Ostatnie poprawki przed żwirownią wielką, Tomek? Muszą być, nie? Beta, to jest najstarszy nasz sprzęt. Nie, najnowszy. No i git. Paliwa trzeba nalać, wiesz? Nalać paliwa trzeba. Jecie. Dobra. Trochę się zapędził. Kramsk, czekaj na nas. Nie? Tak. Do Kramska do lecimy. Do Kramska? No. Tak. Tomek, a znasz drogę do tego Kramska? Nie. Dobra, zadzwonimy tam do Tomka jeszcze. Tomek będzie na miejscu, to nam podpowie, jak dojechać. A to co zrobimy sobie korbę z tego? Tomek, z tego korbę. Do odpalania. Ledwo dojechałem wczoraj. Wow. To jest łuk. Manie, chodź do góry. Chodź, idziemy. To jest mój piesokot. Piesokot. Mike, to jest niemożliwy. No chodź. Kuba już tylko enduro. To będzie niespodzianka, co? Może pół konia więcej, coś takiego? Mi się wydaje, że więcej niż pół konia. No. A zobacz, jak to wygląda. Kawał rury. Kawał rury, kawał kłada. Może kład niepozorny, ale... Będzie. Przecież teraz, dziadek, to tata tobie w betę, jak będzie robił bączkolwiek. Jak będzie robił bączki, to już by ta będzie wywalona. Ale... Trzeba dolać. Chyba awaria, wiesz? Żabuje mu. Ale raz żabnął, nie? Na gazie skubany jedzie. To jest rajd, na pewno.
chodzenie z rowerami? No, chodzenie z rowerami. Ty jesteś model jednak. Chyba przez ulicę, tak? Przechodzenie przez ulicę, w tą i we w tą. Gładzisz. Ue tam. Brama jaka brandenburska, nie? Kozak. Przez taką bramę przejeżdżamy do Kramska. Teraz jesteśmy w Ślesinie. Jeziorko, tu przyjeżdżałem ścigiem. Jak ty? Zobacz. Ślesino. Jaka plaża zarąbista. Z podjazdem, patrz. Nakłada akurat. To by cię tu pozwolili akurat jeździć. Jadzie, gdzie my tu przyjechaliśmy? Ty, co to jest? Nawet zabawki mają. No. Jaka kolumbryna. Na stoisku. Przecież to ze złota jest chyba. Szukamy Piaskowej Góry. Samochody używane z gwarancją. Dożywotnią. No, nie widzę tej góry. No i wyjechaliśmy z Kramska. Gościu sprzedaje gaśnicę? Patrz, a pewno tam za tym domem policja. A mówiłem, że policja? Tu sprawdzają, tam sprzedają. Niezła komitywa. Ja jeszcze pierwszy raz widzę, żeby gaśnice przy ulicy sprzedawali, co? To jest podejrzane, nie? Tu stacja diagnostyczna, tu gościu się rozstawił z namiotem, gaśnice sprzedaje. A kawałek dali. Naprawdę? No. Gaśnice. No. I gość. Śpisz. Pij sprzedaje. To sobie ułożył życie. Widać. Ile zarobku? Ile zarobku? Dobra, dojeżdżamy zaraz do miejscówki. Dobra, kierujemy się na górę Piaskową. Już jesteśmy w sumie już prawie na miejscu. Ale słuchajcie, góra normalnie jak na Białym Boże. Biały Bóg. Zobaczcie. Biały Bóg. Niezła, co? Ja tu nie podjechałam. Oni chyba z tamtej strony są, wiesz? Chyba tak. Będzie co jeździć. Kurka, Andrzej! O, są, patrz, La Maneta, wszyscy są. No trafiliśmy. Trąbni. Patrz, zobacz. Patrz, taki same kaos. Jesteście. Jestem u celu. Jestem u celu. O! Patrz. Ogniem! Siemano! Siemano! Siema! Siema kurwa wielki morski! Siema! Siema! O! Siemaneczko! Jak katałem? Kurde, ale idzie, nie? Da się przejechać? Da się przejechać, spokojnie. Ostatnio nie miałem okazji, nie? Teraz polatamy. Ja jeszcze umiem jeździć? Jak myślisz, umiem jeździć czy nie? Nie wiem, nie wiem. Kurwa, mogłem zapomnieć przez tydzień. Takie rejony, że takich rejonów to wy nie macie. I Spica Górą, kurwa. Dobra. Siema. 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 No to dalej, szybko, przybierać się! Go, go, go! Policja się zainteresowała naszą obecnością. No faktycznie policja przyjechała. No. Coś gadali. Chyba buty trzeba będzie Kubie kupić. Z Wojtkiem. Co, oni wchodzą? O, spisane nasze busy. Spisuję busa. Co? No. Czemu?
Co jest? I co tam? A czemu spisujemy naszego busa? A nie wiem. Idę zobaczyć co tam. Teren kopalny, teren prywatny i niestety nikt nie wyraża zgody na to, żeby tutaj takie rzeczy uprawiać. Tak? Mam taki sam pomysł. Jakaś pani została też źle potraktowana. No to nie przez nas na pewno, bo sam pan widzi, że problemów nie robimy w ogóle. Kulturka. Zamieszkały z panem gdzie? Młyny. Państwa nie będę legitymował pana jako przedstawiciela jednego, ale wszyscy macie się tutaj sprzątać. Tak, dobrze, ja czekam do odjazdu. Potrzebujemy chwilę, żeby się po prostu z winem zapakować, bo tak. To w 5 no, minut nie damy rady po prostu. Więcej rady macie panowie, żeby się nie pojawiać. Dobrze. Chyba, że będziecie mieli wstępne pozwolenie od kopalni. Czyli do kopalni ewentualnie się zgłosić, czy... Do kopalni i do prezesa, nie? I prezes musi ma podpisać umowę i że macie pozwolenie na tych 30 minut. Proszę, przyjechaliśmy. To ja by było prywatnie moje, to ja by na przykład nie pozwolił, pan nie może tu przejść. No oczywiście, że tak, bo my to rozumiemy, nie ma problemu. Wie pan, jak tak przysłownie dogadaliście, a nie ma żadnej tutaj dokumentacji, ktoś zadzwonił do pani. Czemu? Teren prywatny, proszę pana. Tak. Życzyłby pan sobie, żeby po terenie prywatnym ktoś ujeżdżał? Nie. My to rozumiemy. Teren prywatny kopalni. Powiem tak, sprawa już została zgłoszona tydzień temu, dwa tygodnie temu, że się powtarzają właśnie te wasze tutaj spotkania. Mieszkańcy są oburzeni, że jeździcie, szczególnie tam z miejscowości Strumyk, bo nie można normalnie podobno w weekend funkcjonować. Znaczy, no było słychać was z daleka, gdzieś tam się podobno to powodzenie się i od tamtej strony słychać. Nie, zgłosiliśmy samochód i było słychać. Przyjechaliśmy po słuchu. Polubownie na razie, ja proszę państwa, panów, żebyście opuścili po prostu tą posesję. I tyle, wszystko, nie? W temacie. Dziękuję bardzo. No to nie ma takiego terenu, żebyście tutaj pojeździli? Tak? Nie ma. My tu 100 km jedziemy. Ja czy tam taki kolega jeden przygotowuje takie tory, coś takiego, ale jeszcze nie skończy. Jak jedzie na koło. Aha, na koło. Znaczy nie tor, mówię o takim czymś podobnie do tego, po żwirowku, nie? Nie? Coś takiego. No. Tylko nie wiem jak tam, bo ile to takie coś płacicie? Jakbyście takie coś wynajmowali? Ile wy w ogóle? Wszystko zależy, to różnie, zależy gdzie, które miejsce jest. Tam ziemia i tak dalej, to 40 do tego odkłada. Odkłada, czyli liczymy teraz, nie wiem, 20 kładów i 20 razy 4, znaczy 40. I cały dzień do bólu można robić, co się nie podoba. W tym jest drewno na ognisko i tak dalej, powiedzmy, nie? Ale zawsze gdzieś tam takie tereny, to jest... No takie wyzwania, ciężko żeby... takie coś, żeby gdzieś... Czy no ja mieszkam po kopalni, ale takie też. Jak będziecie mieli pozwolenia od kopalni, no to nie ma problemu. A jest szansa, że w ogóle wyrażą zgodę na to? Wątpię, bo tutaj... Odpowiada wtedy za... Ochrona też patrolują. Jak mają zgłoszenia, to muszą przyjechać na kontrolę, no to wtedy oni mogą nas jeszcze ukarać. Nie? No. Tomek, daj kalendarz. Tomek, brak. Tak samo jak i u nas, dlatego przyjechaliśmy tyle kilometrów gdzieś tam, żeby... No. Dobra. Miał ten teren kiedyś odkupić urząd gminy, ale to nie jest odkupione właśnie cały czas. To nie jest gminy, tak? Nie. Dajesz, Tomek. Kopalnia cały czas. Daj. Damy policjantom. No. Wszystko jest kopalnia. Od nas. Kalendarze. Na ten rok. Ja nie mam nic przeciwko, tak? Ale mieszkańcom to przeszkadza. Miałem takie zdarzenie, nie byliście panowie, ale dwa tygodnie temu jakaś pani ornitolog od ptaków robiła sobie zdjęcia i została źle potraktowana przez jednego, dwóch panów nakłada, gdzie tym jeździło, nie? Aczkolwiek to byli tutaj z okoliczni nasi, że tak powiem. Tylko że z terenu gminy Stąpolno, nie tutaj z terenu gminy Kranz. No i ona tam roznieciła, że tak powiem, ten temat i teraz i sołtys, i radny dzwoni i wydzwania, i wójt do mnie wydzwania,
No i że jak się pojawiliście, no to już musiałem przyjechać. Dobra. Dzięki wielkie. Widzicie, z Konina na koło, po lewej stronie na górce, tam jest taki wielki, postawiona taka wieża drewniana, po tej wieży. Widzicie tam? Tam dużo nie ma, nie? Ale taka... Taki... Ale w Sąpolnie jest tor. No, ale taki mały teren, ale tam jeżdżą, bo wiem, bo byłem. A może do Sąpolna pojedziemy? No bo jak już jesteśmy, tyle kilasów, no to... No Sąpolno tam macie już chyba, to są, nie wiem, czy to gminne, czy to kopalne. Ale tor jest tam, tor wybudowany taki. No to jak macie tor, no to jechać na tor i tyle. O. Dobra, dzięki. Dzięki, do widzenia. Mam nadzieję, że odjeżdżacie, tak? Tak, odjeżdżamy. Bo ja nie mam zamiaru się wracać. No nie mamy zamiaru się kłócić dalej. Dobra. Idziemy. Chyba, że na kole to bym tylko pojeździł tak trochę. Kuba, idź do domu. Założyć. Pod te ochraniacze? No to na razie założyć stare ochraniacze. Ale nie, on nie może buta włożyć. Aha. Nie wiem, może od tego mycia się ściągnęły, nie? Bo tak, no, tak. Ale nie może włożyć. No. No to do widzenia, panowie policjanci. Hej, rozpowiedz policjantom. Ale tej sprawdziłeś swojego kłada. Ale odjarałem moją betę. Normalnie La Maneta, gdzie ty jesteś? La Maneta! Nie, on spieprzył. Uciekł. Uciekł, schował motor na spakę. Co ty już? Już pochowany. Ewa Bartas! Nic, kurwa, nic nie mówię, jak palec. Palec, ty, dobrze. No, trochę taki dziwny jest. Taki trochę, kurwa pomarszczony trochę, ale... No. Całkiem dobrze. I co robimy? Dzisiaj nie ma mocnego gazu. Ty no, Michał, jak ty żeś to załatwił? To ty, kuźma! To ja wiem, to Arek załatwił nam! No i dlatego nie przyjechał! A to co, tutaj jest buty? Tam, szaka. Ty no, nie odpalaj tego, tej dryndy, i pakuj do środka. Sorry, o kurwa, przepraszam. Zrobimy grilla, z godzinę posiedzimy. Ja dziwę, trzeba się zawinąć, bo przyjadą jeszcze raz. No, zwijamy się. To może... Dzięki za znalezisko. To może na to są polno, co? Jak poczekajcie, już... poczekajcie. Co, nie przyjechałeś się katałem zobacz, ale nie. Będzie okazja. Ale nie, no na są polno nie pojedziecie? No właśnie nie wiem, Michał gdzieś chce jechać. Gdzie jedziesz teraz? Na Turek, tam jest dziura śmiechu. Na Turek? No. Ile to jest kilometrów? Zaraz, ja to zaraz sprawdzę. To jest sprawdź. Ale też tam nie wolno podmówić. Dobra. Ten sam patrol tam przyjedzie. Tak. Co? Dobra, Tomek, nie śpiruj. Przyjadą znowu i... Nie, kończymy. No. Kończymy. Nawet nie zaczęliśmy, a już kończymy. No. Co? Właśnie, panie ornitolog przyjedzie, że gołębie straszą. No. Weź napiecz trochę, bo ja lubię, jak ty psioczysz. Do chuja, kurwa, panie ornitolog przyjedzie, kurwa, i będzie wpierdol za te gołębie. Znowu pakowanie, ale ty się chociaż przejechałeś, a my nic. Kurwa, no, ty się przejechałeś samochodem. No. Zbyt goszczy tutaj. A my tu taką operację naszykowaliśmy, nie? No też. Ja ci nie mogę. My coś pojeździli. No ja. Od 8 już tu jesteś. No. No my się najeździliśmy, nie? No. Lampę zgubiliśmy. Masz zainstalowaną łapkę? Jak się nazywa? Koło strumyka to jest. Dobra, zwijamy się. Zwierzu, masz śrubeczkę? O, zwierzu, zawsze masz śrubeczkę. Matrytkę mam. Taśmy nie mam izolacyjnej. Nie używam. Ja mam. Ja nie jestem. Ale Jarek. Taśmę srebrną. Nie jestem Jarek Ogarek. Jarek Ogarek wszystko na taśmę robi. On nawet piłę na taśmę przykleił i gałęzi obcinał. Ale byli, ty, no, byli normalni. No nie jeden to by był taki, tak. Co by pozabierali wszystkie motory na lawety, nie? No, bo tak by mogło być, nie? Był normalny. No, się nie oszukujmy, przecież powiedział i tyle, nie? Tak. Tymczasem jedziemy 5 km dalej na inną miejscówkę. Całym konwojem jedziemy. Gumowa kaczka rzuca z przodu. A my za nimi. Dawid, lecimy na górki! Jedziemy. Nie no, takiej akcji to ja jeszcze nie miałem, nie? Ja myślałem, że oni gościnnie przyjechali, ci policjanci. A oni na interwencję. Z
spisali nam busy. I papa. Spisali jednego kolegę jako przewodniczącego tego całego zgromadzenia. Czyli? No, tego Tomka. Nie, Krzycha. Tomka. Lecimy, lecimy. Same pechy dzisiaj. Kuba butów nie może założyć. Ale górka i nawet nie podjechałem ani razu. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że Kajo nie jest przetestowany. No ale będzie, jedziemy 5 kilasów na inną miejscówkę. Tam przyjadą. Ale zobaczcie, tu nie ma wokół żadnych domów. Nie ma nic. Czyli po prostu znowu ktoś miejscówkę zepsuł, bo pewnie przejeżdżał koło domów. Na pewno ich nie słychać, na pewno nas nie było słychać. Albo po prostu trzeba sprzedać 4 osoby i kupić 2 suwa. I wtedy będą myśleli, że wycinka lasu jakaś jest, a nie jazda krosami. Ale lipa. Wycinka lasu. No tak, bo co? Jak to można nazwać inaczej? No to trzymajcie się, nara, tymczasem do następnej miejscówki. Nawet się nie przebrałem, bo i bez sensu było. Czy się umiem? Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.